31 października odbyła się konferencja Zadbaj o zdrowie z kardiowitą. Była to pierwsza konferencja. W zasadzie można powiedzieć, że zakończyła się dużym sukcesem, bo sala wykładowa była pełna. Wykłady wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Konferencja była skierowana do lekarzy wszystkich specjalności, zarówno z Suwałk, jak i okolic. Wielu lekarzy przyjechało z Ełku, z Grajewa, z Sejn. Frekwencja była bardzo duża. Gośćmi, wykładowcami na konferencji byli pan profesor Sławomir Dobrzycki, pani profesor Bielińska i pan profesor Karol Kamiński. To są wybitne osoby w swojej dziedzinie. Cieszymy się, że znaleźli czas, żeby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z nami w Suwałkach. Poradnia medyczna kardiowita w okresie pierwszego roku udzieliła około 4000 porad medycznych wszystkich specjalności. Chciałbym zaznaczyć, że jako jedyna poradnia w tej części Polski mamy tak szeroką, rozbudowaną ofertę lekarzy z nami współpracujących. W zasadzie jesteśmy w stanie zdiagnozować każdego pacjenta z każdą chorobą w ciągu 7 dni. W zależności od potrzeby pacjenci są kierowani do renomowanych ośrodków zarówno w Białymstoku, jak i w Warszawie w celu kontynuacji leczenia. Natomiast żaden, to na czym mi najbardziej zależało, żaden pacjent nie jest pozostawiony bez opieki z jakąkolwiek chorobą, jaką ma. Jest pokierowany do kolejnego lekarza specjalisty w naszej poradni i nie ma takiej sytuacji, że ktoś wychodzi z poradni medycznej kardiowita i szuka opieki gdzie indziej, bo takiej potrzeby zwyczajnie nie ma. Od listopada tego roku uruchamiamy program, który nazywa się Kardiowita Mazury. W ramach tego projektu będziemy zapewniali opiekę kardiologiczną, ale i nie tylko, pacjentom, którzy będą odbywali turnusy medyczne w czołowych hotelach w Warmii i Mazur. W pierwszej kolejności będzie to hotel Zamek w Rynie. Za pomocą najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych pacjenci podczas tygodniowego pobytu w takim hotelu będą mogli zdiagnozować swoje zdrowie pod kątem chorób sercowo-naczyniowych, jak również otrzymać zalecenia odnośnie dalszego postępowania. U nas w Suwałkach też będzie uruchomiona taka usługa w oparciu o współpracę z hotelem Loft. Również będzie można w przeciągu tygodnia po wcześniejszej zarejestrowaniu, dostarczeniu dokumentacji medycznej zdiagnozować się w zasadzie od góry do dołu. Będzie można zdiagnozować wszystkie choroby i ustalić dalsze postępowanie. Cieszę się, że już w listopadzie będziemy mogli wspólnie z klubem sportowym Wigry i Socjo z Wigry przebadać młodzież uprawiającą piłkę nożną, trenującą piłkę nożną w naszym mieście. Niestety do tej pory takie badania nie były wykonywane. Ja jako kardiolog, elektrofizjolog, osoba kiedyś też dużo uprawiająca sport, wiem jak bardzo to jest ważne. Także cieszymy się, że we współpracy z doktorem Cywoniukiem, kardiologiem, w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt, jaki mamy, będziemy zapewniali zdrowie i bezpieczne uprawianie sportu zawodnikom Wigier.